No dobra, jest 20:05. Startujemy dość niespodziewanych i takich organizowanych w ostatniej chwili specjalistów. Trzeci odcinek tego sezonu. Jesteśmy tuż po zwycięstwie i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że mogę to powiedzieć. Jesteśmy po zwycięstwie i to wyjazdowym z Piastem w Gliwicach. I o tym meczu też na pewno dzisiaj będziemy mówić, tyle że trochę później. Przed nami mecz z Lechem i tu myślę, że to będzie jeden z głównych tematów. Natomiast chciałbym zacząć dość niecodziennie, bo muszę się z wami podzielić obserwacją i chętnie bym was podpytał, jak wy na to patrzycie, bo dołączyliśmy się jako specjaliści do akcji Kacpra Bieszczada Murowane Pomaganie. Licytujemy różne rzeczy. Pierwsza to była nalewka z Pigwowca. Teraz był to trykot zeszłego sezonu Dominika Jończego z autografami całej drużyny. I trochę sobie z różnymi osobami porozmawiałem prywatnie i są bardzo, bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić. Te aukcje nie cieszą się zupełnie popularnością i zastanawiam się, nawet taką aktywnością, bo nawet ludzie ich nie komentują i jak nie powoduje, że pchamy ten wózek do przodu, już zupełnie pomijając kwestie kwot, jakie padają. I tak się zastanawiam, jak myślicie, z czego to wynika, bo jak popatrzymy na te aukcje gdzieś tam innych klubów, to jednak one cieszą się dużo większym zainteresowaniem. I jestem bardzo ciekawy, jaka jest wasza diagnoza, czy to są rzeczy, które po prostu nie są na tyle atrakcyjne, żeby warto było brać udział w tych licytacjach, czy nie wiem, czy może forma prowadzenia, w jaki to robimy, jest taka niezachęcająca. Jestem ciekawy waszych opinii. Nie wiem, jeżeli Janku chciałbyś coś powiedzieć, to proszę, widzę, że jest w kolejce też Mateusz, więc za chwilę też Mateusza chciałbym o to samo zapytać. Proszę. Chyba samo też zaciekawienie specjalistami tak ostatnie czasy przygasło, coraz mniej nas na pokojach. To chyba dłuższa dyskusja społeczno-ekonomiczna dotycząca tego wszystkiego tak naprawdę. No dobra, może Mateusz, a ty jak na tą kwestię patrzysz? Czy to jest kwestia finansowa rzeczywiście taka, czy może jako społeczność nie jesteśmy aż na tyle silną grupą, żeby takie akcje organizować, żeby się działo? Wiecie co, mam wrażenie, to może trochę będzie teoria. Ja mam taką po prostu, tak myślę, że Twitter jest fajną, super opcją, żeby można się z ludźmi porozmawiać, z kibicami, poznać własne opinie, ale wydaje mi się i to zauważyłem chociażby po komentowanych postach nawet klubu, że więcej chyba kibiców udzielających się na mediach społecznościowych mamy na Facebooku. Tak mi się wydaje. Mimo że uważam za Twitter za zdecydowanie lepszą. O, bo Lechia strzeliła, więc się na chwilę zawiesiłem. Wydaje mi się po prostu, że Facebook jest na takie rzeczy lepszą opcją, bo jest tam więcej kibiców, więcej komentujących to, co się dzieje w klubie. Mimo że uważam, że Twitter jest do takich rzeczy zdecydowanie lepszy. To może moja taka diagnoza. Nie, no dobra, bo nie będę ukrywał, że szykujemy jeszcze parę różnych rzeczy. No i mam nadzieję, że któraś z nich wzbudzi większe zainteresowanie i jakby uda się to troszeczkę ruszyć. Dziwię się o tyle, że życie mnie nauczyło, może nie wiem, może patrzycie na to inaczej, ale mnie życie nauczyło, że nie zawsze przedmiot, który jest na licytacji, ma jakiekolwiek znaczenie. Znaczy, bardzo często na takich licytacjach pojawiają się takie sytuacje, w których zwycięzca licytacji
wpłaca zadeklarowaną kwotę na jakiś cel, a potem po prostu mówi, wiecie co, to wylicytujcie to jeszcze raz. Przedmiot jest sprawą zupełnie drugorzędną i po prostu jakoś tak ludzie garną się do tego, żeby pomagać, bo jeśli mam być szczery, to w tym wszystkim nie chodzi o koszulkę, proporczyk, szalik czy jakikolwiek inny przedmiot, który jest licytowany, tylko o to, żeby pomóc. Myślę, że 90% ludzi, kibiców Zagłębia, wie doskonale, kim jest Tomek Folta, człowiek związany z klubem od zawsze w zasadzie, więc dziwię się po prostu, że tak ciężko jakby dotrzeć do większych grup naszej społeczności i tak ciężko takie akcje prowadzić. No ale dobra, no, może rzeczywiście Mateusz masz rację, że Facebook jest to, będzie jakimś lepszym medium do tego. Ostatnio poświęciłem parę minut, rzeczywiście zrobiłem konto specjalistów na Facebooku, więc może spróbujemy jeszcze tam. Zobaczymy. No, jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł, jak to ewentualnie można by było usprawnić, jak dotrzeć do większej liczby fanów, to jak najbardziej dajcie znać, tak? Bo chętnie skorzystamy, jeżeli można zrobić coś lepiej, fajniej i zebrać więcej środków na pomoc, to czemu by nie spróbować. No ale dobra, to był temat jakby na wstęp, bo myślałem, że trochę o tym porozmawiamy. Natomiast no, pora chyba porozmawiać też o Piaście, bo mi będzie ciężko o tym meczu rozmawiać. Ja oglądałem go będąc w Gdyni, próbując urlopować się, więc oglądałem go w pubie, bez komentarza, gdzieś tam przez ramię innych ludzi, więc pewnie doskonale sobie zdajecie sprawę, jak to oglądanie wygląda. Natomiast jestem bardzo ciekawy przede wszystkim tego, jaka myśl wam się urodziła w głowie, jak zobaczyliście składy, bo ja przyznam, że jeszcze na Twitterze śledziłem składy i byłem, no byłem bardzo zdziwiony, że facet, który tak naprawdę sprokurował nam dwie bramki, znów wychodzi w podstawie i myślę, że od tego myślę, że chciałbym zacząć. Dziorbelidze, jakkolwiek to się wymawia, to jest facet, który najbardziej mnie w tym meczu zaszokował, ale chciałbym, zanim powiem dlaczego, chciałbym usłyszeć, co wy macie na ten temat do powiedzenia. To znaczy, czy skład, który desygnował Stokowiec, was zaskoczył, czy raczej był przewidywany i można było w zasadzie przez jakąś tam nawet drobną analizę tego, co się działo w meczu z Legią, gdzieś tam zgadnąć, co ewentualnie stanie się dalej. Janek, jak myślisz? Patrząc na wypowiedź Stokowca na konferencji po Legii, nie spodziewałbym się jakichś dużych roszad, skoro on chwalił po takim beznadziejnym meczu, no może połowie przede wszystkim, w drugiej, kiedy Legia trochę wycofała się i dała nam więcej pola do gry i mniej atakowała, no to wtedy aż tak źle to nie wyglądało z jego strony. Jak Stokowiec mówi, że to była super z jego strony gra, no to nie można się dziwić, że w kolejnym meczu od razu ma pierwszy skład bez refleksji jakiś. Co do drugiego z Gruzinów, patrząc na ofensywę z Legii, no to chyba najgorzej się nie prezentował. Chyba można nawet powiedzieć, że najlepiej z tego tria, które wyszło na Legię, więc też mnie to nie dziwi, że wyszedł na Piasta. Wiecie co? Ja a propos tego Gyorbelidze, to mam takie wrażenie, że my tak się skupiamy na tym, że zawinił te dwie bramki. No i zawinił. Tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale może trener
widział coś u niego, czego na przykład nie ma Bartolewski, bo ja mam wrażenie, że pod względem takiej dynamiki gry i tym, że ten Giorbelidze przyda nam się może bardziej nawet w ofensywie niż w defensywie, bo w defensywie widzimy, że nie wyglądało to najlepiej. Myślę, że nie ma co go tak skreślać jeszcze. Zobaczymy. Ten mecz z Piastem był taki, że myślę, że na Lecha wyjdzie na pewno. No i zobaczymy. No dobra. No za ofensywie fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. Bardziej dynamiczny jest. No ale czy patrząc w kontekście poprzedniej rundy i nawet sezonu, mając przysposobionego lewego obrońcę tak ofensywnie, lepiej wyglądającego w ataku niż w obronie, chociaż tu trzeba jeszcze na spokojnie, czy tak w obronie słabo wygląda. No mieliśmy Alana Czerwińskiego. Jak robił liczby, to czasy defensywne jego tam błędy nam zapominaliśmy o nich, bo dawał asysty. No w sumie tak. No zobaczymy, jak to w dłuższym kontekście będzie. Czy to będą liczby, czy to będą tylko rajdy, które nie będą miały tego jakiegoś przełożenia na ofensywę. Ale to da się to. W sumie będzie to jakaś równowaga względem prawej strony. A no właśnie, bo ja przyznam się szczerze, że w pewnym momencie tego meczu napisałem, że z Gruzina będę i to nie o Gabrandaszwilim mówiłem, chociaż on też wygląda całkiem sensownie, a właśnie Dżerbelidze, który popełnił błędy w meczu z Legią, jakby tego się nie da ukryć i jakby no, wejścia do ligi nie miał najlepszego. Natomiast sądząc po tym, co mówi Piotr Stokowiec, można wywnioskować, że Piotr Stokowiec wbrew pozorom i wbrew temu, co przyjęło się o nim mówić nawet i u nas, on będzie chciał grać do przodu, a do tego potrzebuje ludzi. I wydaje mi się, że właśnie dzięki temu swoje miejsce w składzie stracił Bartolewski, bo jak przypomnieć sobie to, w jaki sposób grywał chociażby Sasza Balić, który potrafił jeszcze nawet za pierwszych czasów, kiedy przecież ze Stokowcem współpracował, no Sasza Balić to był jeden z najwyżej ustawionych obrońców w lidze, więc zakładając tego, że Bohar, który no, miejmy nadzieję, niedługo dojdzie do formy i pokaże parę rzeczy, z których go pamiętamy, o tyle on będzie zostawiał bardzo dużo miejsca na lewej stronie. Teraz nisko grający obrońca, który może być lepszy w destrukcji, natomiast niewiele wnoszący do ofensywy, no będzie to pewnym problemem, tak? Bo nawet odległości między nim a skrzydłowym będą na tyle duże, że ciężko to będzie asekurować, mając na boisku tylko jedną szóstkę. I to jest między innymi fakt, ja to, na to patrzę w ten sposób. Wydaje mi się, że ten mecz z Piastem pokazał, że ten Dżerbelidze może być naprawdę bardzo pożyteczny w ataku i bardzo chętnie chciałem zapytać o to Andrzeja, natomiast z tego co widzę, Andrzej cały czas ma problem z aplikacją, bo ciągle lata. No ale dobra, to może pomówmy o tym, jak zagrali pozostali obrońcy, bo patrząc na to, w jaki sposób wygląda w tej chwili Jarek Jach i Aleks Ławniczak, każe mi się to zastanawiać, czy przypadkiem to nie jest trochę tak, że Bartek Kopacz zaczyna tracić miejsce w zespole, bo nie będę ukrywał, że no, na prawej obronie to nie jest nasz najsilniejszy punkt. I teraz no co robić? Czy według was ten temat będzie powracał i będziemy go wałkować przez całą tą rundę, aż w końcu w zimie dojdzie do momentu, w którym Piotr Stokowiec przyjdzie do Piotra Burlikowskiego i powie: dobra,
to załatwcie mi w końcu prawego obrońcę, czy mimo wszystko będzie uparcie stawiał na Bartka, jak myślicie? Miał być Alan Czerwiński, ale Lech się nie zgodził. No Kopacz, jak były takie momenty w meczu, gdzie Piast już naprawdę zaczynał naciskać, no to Kopacz się dawał tak objeżdżać jak Jastrzębskiemu w meczu ze Śląskiem. Czy na Legii tak samo. Zgadzam się z tym, że środek obrony jest w tym momencie tak dobrze obsadzony, że Kopacz nawet no nie ma po co go tam wystawiać, bo Ławniczak i Jach na razie się sprawdzają. I myślę, że prawy obrońca jest do kupienia, bo widzę, że trener się nie kwapi do tego, żeby w końcu, żeby może któregoś meczu spróbować go jednak jeszcze na tej prawej obronie, go cofnąć jeszcze. Bo na razie z Kopaczem to, no nie wiem, czy może w końcu Kłódkę wystawi na któryś mecz na sprawdzenia, nie wiem. No właśnie, bo trochę się zaczyna robić, no dobra, może słowo, że robić się gorąco, to jest złe słowo, że za wcześnie na to, natomiast to jest trochę tak, że mamy do końca okno transferowego ile? No mamy miesiąc czasu tak naprawdę, bo 1 września zamyka się u nas okienko. Miało być, przynajmniej tak odbieram słowa, które padły i na prezentacji i po niej, jak dołączyli Gruzini, że no będziemy poszukiwać już ewentualnie tylko takich bezpośrednich wzmocnień, jakichś okazji na rynku, które z miejsca i z marszu wejdą do pierwszej drużyny. No było przebąkiwanie, że na chwilę obecną nie będziemy poszukiwać napastnika i no przyznam się szczerze, że wszystko składało mi się w taki obraz. Chcemy zacząć już, że tak powiem, cementować defensywę i ewentualnie dokładać jakieś pojedyncze cegiełki, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie tylko napastnika będziemy musieli poszukiwać, bo Martin Doleżal w tej chwili nie wygląda na gościa, który strzeli nam więcej niż 10 bramek w sezonie, nie wiem czy 10 w ogóle strzeli, ale jakbym miał zakładać i obstawiać, to na pewno nie obstawiam, że strzeli powyżej 10. No to by znaczyło, że będziemy mieli duży problem. Wysiński ściągnięty. Ja mam problem z oceną Szumana o tyle, że nie miałem okazji oglądać rezerw. Za każdym razem jak grały rezerwy, byłem w pociągu, więc jest problem. Natomiast opierając się na tym, co piszecie, jak tylko Szymon w rezerwach ustawiany był na dziewiątce, to coś się z przodu działo. I to są nasze jedyne dwie opcje. Rafał Adamski walczy, biega, natomiast czy on jest gwarantem iluś bramek, to też chyba nie. I teraz zastanawiam się, czy nie będzie tak, że obie, nie wiem, 20 któregoś sierpnia i znowu na szybko będziemy kleić od nowa obronę, bo będzie problem, tak? Mi osobiście bardzo podobała się reakcja Jacha. W doliczonym czasie gry tam udało im się nabić jednego z piłkarzy Piasta i dzięki temu mieliśmy kilkanaście sekund i to był taki moment, kiedy pomyślałem, okej, to jest gość, który jest na tyle pewny siebie, tego co robi, że taka interwencja jakby próbuje przerzucać te emocje i tą pewność siebie i zaraża to pewnością siebie, też innych. I teraz tak się zastanawiam, czy przypadkiem to poszukiwanie Bartka Kopacza, znaczy poszukiwanie prawego obrońcy, które może nastąpić, nie spowoduje tego, że teraz znowu Bartka Kopacza trzeba będzie gdzieś znaleźć, będzie trzeba znaleźć dla niego miejsce i znowu zacznie się przestawianie. Jak myślicie, to Bartek jeszcze powalczy o środek pola, czy znaczy o środek obrony, czy moment, w którym znajdziemy prawego obrońcę albo Stokowiec zdecyduje się na przestawienie z powrotem Chodyny trochę niżej, spowoduje, że Kopacz może stracić miejsce w składzie? Jak myślicie? Z Kopaczem jest jeden problem, że on ma jedną magiczną
jedną magiczną rzecz na przedramieniu. I tu może być duży problem. Czyli jest kapitana. I czy usadzisz kapitana? Jak to też wygląda charakterologicznie wśród innych piłkarzy, co wychodzą podstawowej jedenastce? I czy Stokowiec będzie wymieniał kapitana? No dobra, Mateusz? Zawsze można też grać trójką. Nie wiem, nie pamiętam, czy z Legią nie było już tak, że pod koniec graliśmy na trzech obrońców, to mnie możecie poprawić, ale chyba jakoś tak było już za tej drugiej kadencji trenera Stokowca. No tak, no jest kapitanem. Bartek czasami ma takie zakosy w ataku, że coś tam potrafi wykreować czasami. Pójdzie mu ktoś tam na obieg, no ale to jest dla mnie za mało. No, szanuję go, bo miał naprawdę fajnie w naszym klubie, no nawet nie kilka, ale kilkanaście. Ale ja bym na Lecha wrócił z Chodyną na prawą obronę jednak. No dobra, tylko... Bo tu pisze Maciej, że wyrzuca albo zanika głos mówcy. Nie wiem, jakby ktoś mógł napisać. Czy ciągle tak jest, czy sporadycznie? Okej, przyznam szczerze, że dzisiaj po raz pierwszy nie patrzę też na monitor w międzyczasie, więc już czekajcie, już na niego zerkam i jeżeli będzie trzeba, to spróbujemy postawić pokój jeszcze raz. Byłoby szkoda, bo to zawsze rozbija rozmowę. No ale dobra, jeżeli ktoś mógłby napisać, czy słychać nas dobrze, czy są przerwy, to byłoby fajnie. Najlepiej pod którymś z postów pokojowych, bo będzie to po prostu najszybciej do odszukania, albo poproście o głos i nie wiem, Adam, Michał, może wy powiecie nam, jak z perspektywy słuchacza dzisiaj. No dobra, to zgodnie chyba z ostatnią przerwą Plesiu napisał. Dziękuję, Plesiu. No dobra, to panowie, zamykamy i stawiamy w takim razie jeszcze raz. Także słyszę mi się za sekundę. No dobra, to miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Dajmy jeszcze sekundę ewentualnie tym, którzy się dołączają i będziemy kontynuować. No dobra, mam nadzieję, widzę, że większość z was już wróciła, więc mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Oczywiście jakby się cokolwiek działo, to piszcie i będziemy ewentualnie, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli trzeba będzie, to będziemy restartować pokój jeszcze raz. No dobra, bo rozmawialiśmy o środkowych obrońcach. I tak naprawdę zastanawiam się, czy takie ciągłe mieszanie z dwójki na trójkę, później znowu na dwójkę, później jeszcze ewentualnie jakieś kolejne zmiany nie spowoduje tego, że my ciągle będziemy coś budować, zamiast wprowadzać pewne automatyzmy i tak dalej, to my ciągle będziemy na etapie poszukiwań i nie, przypominam tylko, że w tym roku sezon kończy się bardzo szybko, bo kończy się bodajże w połowie listopada, jeżeli się nie mylę. I żebyśmy się znowu w zimie nie obudzili, że trzeba robić rewolucję na już, bo trzeba ratować ligę. I teraz zastanawiam się, czy no po tym, co widzieliście w tych trzech kolejkach, jeżeli chodzi o tą obronę, to nie wiem, ufacie w to, że z tych ludzi, które się poskładać, coś sensownego, czy uważacie, że to jest jednak mimo wszystko materiał na to, żeby jeszcze szukać na rynku i doraźnie jeszcze jakiś element do tej układanki dokładać, bo to nam nie wystarczy. Jak to jest? No ja uważam, że tak, poza prawą obroną. Bardzo żałuję, że nie próbowaliśmy ściągnąć Martina Kończkowskiego, który poszedł z Piasta do Śląska. Myślę, że to jest taki zawodnik, który udowadniał przez
parę sezonów, które grały w Piaście, wcześniej w Ruchu, że to jest zawodnik, który w defensywie bardzo dobry jest i asysty też daje. A tak to myślę, że środek obrony cały czas imponuje mi to, jak zmienił się Jarek Jach, odkąd ostatni raz grał u nas, jak teraz jest, można powiedzieć w cudzysłowie, nawet takim szefem defensywy, tutaj pokazuje coś cały czas, podpowiada. Ławniczak też, będą z niego ludzie, lewa obrona, na razie mamy dwóch lewych obrońców i no póki to będzie funkcjonowało, to myślę, że nie ma co jeszcze tam dokładać. Najgorzej jest tą nieszczęsną prawą obroną. Ja przystanę to, co Mateusz mówił, że będziemy pewnie czekać na Alana w zimę, chociaż chyba jego ten pozycja w klubie trochę się zwiększyła przy nowym trenerze i przy rotacji więcej grywa. Dzisiaj chyba na prawej obronie zagrał cały mecz. Nie wiem, czy to nie będzie też utrudnione. No, prawda jest taka, że zagrał cały mecz i prawda jest taka, że zagrał całkiem dobry mecz, jeżeli chodzi o mnie. Alan ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o grę i mądrze ustawiony na boisku, tam gdzie tych jego mankamentów widać najmniej, a dzisiaj trochę tak był ustawiony, no to na pewno w rotacji to będzie mega silny punkt kolejarza i ja nie sądzę, że oni go wypuszczą do końca sezonu, jeżeli tak długo jak będą grali na dwa fronty, a wszystko wskazuje na to, że jednak mimo wszystko doczłapią się jakoś do tych repasaży europejskich pucharów, jakim jest ta nieszczęsna Liga Konferencji, to tak długo będzie im potrzebny, więc nie sądzę, że uda nam się go wyciągnąć. Natomiast zastanawiam się też, czy na pewno Alan to jest taki człowiek, który nam by był potrzebny, czy my potrzebujemy kogoś dla równowagi, jakbyście bo może powinniśmy trochę na to w ten sposób popatrzeć. Na lewej obronie to jest fajne zestawienie. No Mateusz Bartolecki, wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co do tej pory mogliśmy zobaczyć, mimo wszystko jest lepszy od naszego nowego człowieka, jeżeli chodzi o Dżerwelidze defensywnie, natomiast ma trochę mniej atutów w ofensywie, więc mamy jakby dwóch trochę innych ludzi, dwa trochę inne profile i możemy nimi troszeczkę żonglować. Natomiast no, na tej prawej stronie no trochę tak nie jest, bo no Bartek ani w ofensywie, ani w defensywie w tej chwili mocnym punktem nie jest i teraz pytanie, czy szukalibyście, jeżeli mówimy o tym, że no prawy obrońca koniecznie musi zostać ściągnięty, to pytanie jest takie, o jakim profilu, czy to powinien być człowiek dla równowagi, troszeczkę bardziej usposobiony defensywnie, tak żeby zespół no na boisku nie wyglądał do końca symetrycznie, to znaczy lewa strona, w momencie kiedy ta lewa strona idzie do przodu, to cały zespół troszeczkę przestawia się o tyle, żeby ten prawy obrońca był takim takawym, powiedzmy, prawie że stoperem. Czy szukalibyście drugiego takiego samego agresywnego i wysokiego i szybkiego i dynamicznego człowieka, który będzie dawał dużo w ofensywie, natomiast no, będzie trzeba pogodzić się z tym, że w defensywie czasami będzie przegrywał. Jestem ciekawy. Mateusz, może... No, generalnie bym ściągał... Ja właśnie, to jest strasznie ciężki temat z tym prawym obrońcą. Czy zgadzam się z tym, że ta lewa obrona jest... jest fajna zachowana proporcja, bo jest jeden bardziej dynamiczny zawodnik, jakim jest nasz nowy Gruzin i Bartolewski, który w destrukcji w obronie wydaje się lepszy. Z prawej strony mamy Kopacza, który jest no jest właśnie taki trochę nijaki. Kłódka jeszcze nie na teraz, bo chociażby po tym, co widziałem wczoraj na drugiej lidze, był bezpośrednio zamieszany w pierwszą bramkę dla rezerw Śląska. Więc to nawet na ekstraklasę jeszcze nie teraz, żeby na pierwszy skład. Ciężko, po prostu mam wrażenie,
na przykład na naszym podwórku ligowym znaleźć takiego zawodnika, który i by mógł w defensywie popracować i czasami coś w ofensywie dać i był troszeczkę szybszy od Bartosza Kopacza. Ciężko, nawet nie wiem jaki, nie wiem, nikt mi nie przychodzi na myśl teraz nawet. Janek? Trzeba też wziąć pod uwagę skrzydła, jak one będą działały. Czy to Gruzin zostanie na prawej, czy będzie grał na lewej, czy Chodyna będzie tym drugim, czy może Bohar. To też trzeba zwrócić uwagę, jak będzie skrzydła działały w obronie. Czy na przykład na prawej stronie ofensywny skrzydłowy, ale zostaje sam obrońca w defensywie, czy po lewej stronie wszystkie działa, idą, no, dajmy Gruzina i Bohara do przodu, a lewa strona zostaje pusta, więc wtedy trzeba przesuwać. Zbalansowanego zawodnika raczej nie uda się ściągnąć. Daje w ofensywie i defensywie, więc bardziej bym się nastawiał na zawodnika, który bardziej daje w defensywie, jeżeli zostaje Gruzin. No dobra, bo wywołałeś trochę skrzydłowych. I w sumie to jest jakby naturalna kontynuacja rozmowy o bocznych obrońcach, bo sposób, w jaki będą się i wymieniać pozycjami, ale też uzupełniać w przypadku ewentualnie jakichś tam podejść wysoko obrońców, no to jednak na skrzydłowym głównie leży obowiązek zabezpieczenia strony, jeżeli kolega wychodzi wysoko. No i przyznam szczerze, że na dzień dzisiejszy no miałbym wielki problem ze wskazaniem naszej pierwszej pary skrzydłowych, bo ten Gavrandaszwili wygląda przyzwoicie, natomiast ja mam świadomość tego, że to są pierwsze dni i dopiero za jakiś czas zobaczymy, czy to jest jego forma, czy on po prostu jest taki naturalny trochę, bo piłkarze czasami mają tak, że w tych pierwszych meczach, ja z pewnością pamiętacie, jak wyglądał w meczu z Wisłą Płock w tamtym sezonie Koki Hinokio, który wszedł i po prostu przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że w ogóle jakim cudem taki gość był tak długo na wypożyczeniu i nie ściągaliśmy go do siebie. Potem jednak trochę gasł i na końcu nie wygląda już tak imponująco jak w tym pierwszym meczu. Teraz pytanie, czy nasi nowi ludzie pójdą tą samą drogą, czy nie. Natomiast no, nie będę ukrywał, że dzisiaj też trochę nową perspektywę wprowadziło i jakby każe mi się zastanowić, jak to będzie wyglądać fakt, to co przetoczyło się przez Twittera przez jakiś czas, o tym, w jaki sposób Damian Bohar zareagował na nie wiem, polecenie wystąpienia w drugiej lidze. I to też każe mi się zastanowić, czy to nie był przypadkiem taka reakcja na to, że ściągnięto gościa, który za chwilę może tak naprawdę zabrać mu skład, bo nie wiem jak ze zdrowiem Damiana, bo o tym głośno się nie mówi, czy on jest w pełni już zdrowy i gotowy do gry i po prostu sportowo przegrywa rywalizację, czy coś tam jeszcze jest na rzeczy i to trochę trzyma go w ryzach. Natomiast jeżeli w taki sposób na samym początku swojej przygody z Piotrem Stakowcem i Piotrem Burlikowskim Damian robi coś takiego, to każe mi się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest coś, co potem w dłuższym okresie czasu może się przerodzić w jakiś, no nie powiem konflikt, bo pewnie nie, ale w jakiś taki mały kwas, który będzie się ciągnął i przy jakimś tam większym spadku formy, a każdy zespół w ciągu rundy gdzieś tam jakiś mały dołek zalicza, wtedy to będzie jakiś bardziej
bardziej widoczne, więc zapytam dość otwarcie. Chętnie bym usłyszał Andrzeja, bo on trochę wywołał temat Gruzinów dzisiaj, tym swoim zgniemy dalej, więc Andrzej, jeżeli chcesz parę zdań dorzucić, to zapraszam. Natomiast korzystając, że jest z nami Mateusz Janek, no to panowie, podstawowa para skrzydłowych to... Zalecha, myślę, że to będzie Bohar i Chodyna. Janek? O, widzę, że jest z nami Andrzej. Fajnie, już Andrzej cię... Janek, proszę, a za chwilę Andrzej. Właśnie, to jest problem. Chodyna raczej tak, bo w poprzednim meczu zagrał. Zagrał wszedł. Tak? Może mnie poprawić? Bo ja już mogę mylić. Z Piastem grał. Od początku? Od początku. Tak, od początku. No, sprawdzałem przed chwilą. Dobra. To tak bezbarwnie. A z drugą stroną z dużego wyboru tak naprawdę nie mamy. No. Zostaje Bohar. Kobusiński, który zniknął z radarów nam ciągle w rezerwach i ciągle na skrzydle. Tu jest pytanie, jak go widzi Stokowiec. Wysyłanie Pięki na lewą stronę też chyba nie zdaje na razie testu. Pięko z Legią i ze Śląskiem średnio się zaprezentował. Więc pewnie będzie to Bohar. Ciężko będzie coś wyszyć na tą lewą stronę. No dobra, to teraz Andrzej. Masz swoje 5 minut. Jak to jest z naszymi Gruzinami, jak to jest z naszymi skrzydłowymi? Co ty byś zrobił na miejscu Stokowca teraz? No i chyba nie będzie dane nam z Andrzejem porozmawiać, bo widzę, że znowu poleciał. No dobra, miejmy nadzieję, że za chwilę się pojawi z powrotem i powie, jak on to widzi. Natomiast, no więc dobra, to idźmy dalej, bo skoro kombinujemy z przesuwaniem Pięki, to jest chyba dobry moment, żeby się zastanowić, zatrzymać chwilę i zastanowić się, czy to nie jest trochę tak, że my tych młodych chcemy widzieć, znaczy ja się przyznam bez bicia, ja sam często łapię się na tym, że któryś z piłkarzy zaprezentuje się słabo, nie wyjdzie mu mecz, to pierwsze takie naturalne gdzieś tam w mojej głowie pytanie pojawia się, no dobra, to co, nie mamy nikogo z akademii, kto mógłby go zmienić i ewentualnie złapać, może nie będzie dużo lepszy, może będzie lepszy, ale przynajmniej złapie trochę minut, złapie trochę doświadczenia, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o młodych zawodników. Natomiast no tutaj sposób, w jaki ostatnie 2 mecze wyglądał, no bo z Legią Tomek był średnio, że tak powiem, i nie wiem, nie bardzo wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy to wynika z tego, jakie dostał zadania, i po prostu jeszcze nie poradził sobie z zadaniem, czy jest troszeczkę w słabszej formie, no bo jakby przy Łakomym, który w tej chwili jest chyba najjaśniejszym naszym punktem, no trochę to dziwi, bo jeżeli masz gościa w gazie, gdzieś tam w środku, jesteś środkowym pomocnikiem i masz koło siebie gościa w gazie, to jakby gra powinna się leić, a u Tomka tego nie ma. Mam pełną świadomość i gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście wiem, że to jest młody zawodnik, to nie jest tak, że on wejdzie z buta i nagle wszystkie mecze w całym sezonie zagra równo. Nie, to jest zupełnie naturalne, że czasami są wahnięcia. Są też zawodnicy, potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby wejść w sezon. Przypominam sobie, że wielu ludzi, którzy o tym pojęcie mają, zawsze mówili, że takim zawodnikiem jest pan Bartek Ślisz,
który zawsze potrzebował kilku meczów, żeby ten sezon jakby poczuć i wtedy dopiero pokazywał swoje umiejętności. I nie wiem, czy takie wrzucanie na siłę w tej chwili Tomka no ma sens w najnormalniej świecie. Czy to nie jest tak, że dobrze by mu zrobiło, żeby na przykład cały jeden mecz zagrał sobie spokojnie w drugiej drużynie, póki jeszcze może, a tą odpowiedzialność za grę w pierwszym zespole niech weźmie ktoś starszy, chociażby Polatanowicz, chociaż no właśnie, czy to jest dobry pomysł z wyciąganiem w tej chwili Polatanowicza, który no do gry niewiele wnosił i teraz zaczynamy kombinować ze środkiem. Jestem ciekawy, jak wy to widzicie, bo chyba zgoda, że Łakomy jest nietykalny, natomiast co dalej? Jest Polatanowicz, jest Makowski, który zagrał całkiem chyba w przyzwoite zawody, jeżeli chodzi o Piasta. No jest wspomniany Tomek Pieńko, no i właśnie, jak to wszystko byście sklejali teraz? No, Pieńko wczoraj zagrał drugą połowę w rezerwach i zmarnował sam na sam. Później straciliśmy bramkę na 3-2. Jeżeli chodzi już tak stricte o środek pola, dla mnie Starzyński to jest ławka za to, co zagrał w Warszawie i w Gliwicach. Bardziej za Warszawę. No, Polatanowicza bym posłał w C, bo Tomek Makowski zagrał bardzo fajnie. Myślę, że to jest taki zawodnik bardziej bliżej mu do szóstki niż do ofensywnego pomocnika. No, Łakomy nietykalny oczywiście i zastanawiam się, czy nie lepiej zamiast Starzyńskiego wystawić Tomka Pieńkę, żebyśmy mieli w środku pola troszeczkę bardziej ofensywnego zawodnika, troszeczkę defensywnego, czyli Makowskiego, i takiego łącznika, czyli Łukasza Łakomego. Dzięki, Mateusz. Andrzej, słyszymy się? Kolejna próba połączenia. Halo, halo, Mietku. Nie słychać cię, Andrzej. No i poleciał. Dobra. Pewnie za chwilę wróci i będziemy próbować do skutku, bo widocznie, bo wyraźnie Andrzej chciałby z nami jeszcze pogadać. Janek, Łakomy i kto dalej? Makowski, Łakomy, jak na Lechan. Na ostatnim pokoju mówiłem, żeby ten za kilka kolejek nie wrócimy i nie będziemy mówić, że ze Śląskiem dobre pół godziny. I będziemy to wspominać. Z Piastem miał tą jedną sytuację bardzo... tą sytuację, gdzie oddał strzał fajnie. No ale tak patrząc, no to średnio... słabo też nie zagrał. Średnio zagrał. Albo w sumie patrząc na jego możliwości, to słabo zagrał. Zawsze będę od niego to ciut więcej wymagał, bo umiejętności ma... Nie zawsze to widać. Czy na Lecha? Trzeba sobie tak, jak będziemy na Lecha grać i pewnie wyjdziemy, bynajmniej ja bym te wyszedł, że wysokim pressingiem, żeby trochę przycisnąć Lecha obrońców. Czy wtedy Starzyny nam się przydał przy wysokim pressingu? Ciężko chyba z jego motorycznością, więc chyba Pieńkę bym już wolał na dziesiątce i szybkiego linka przed nim. No dobra, bo widzę, że będziemy próbować jeszcze raz. Czy Andrzej jest? Nie, chyba znów niestety się nie udało. Chyba znów zniknął w odmętach. Natomiast wiecie co, ja wam zadam pytanie, bo ja pamiętam, jak przychodził do nas Polatanowicz. Rozmawiałem z człowiekiem z Krakowa,
kibicem Wisły, natomiast tak się też składa, że jeśli dobrze pamiętam, skautem Jezu, Widzewa bodajże, ale mogę się mylić, w każdym razie innego polskiego klubu na Małopolskę i kilkakrotnie pytałem o niego, jak on wygląda, jeżeli chodzi o pozycję numer 6 i kilkukrotnie dostałem informację, że za każdym razem, jak Marko gra na pozycji numer 6, zaczynają się problemy, bo Marko ma inklinacje ofensywne i cofanie go na tą pozycję zawsze powoduje, że gdzieś tworzy się dziura. I zamiast tworzyć dziurę, ustawiając go na szóstce, dużo więcej zespół zyskuje, kiedy Marko jest ustawiony na pozycji numer 8, a za sobą ma kogoś stricte defensywnego, właśnie jak chociażby u nas Makowski. I teraz przyznaję bez bicia, że mam problem, co zrobić z Figo, bo ciężko powiedzieć, że on nie chce grać i że wygląda słabo, bo chyba nie jest, że Figo wygląda słabo. Wydaje mi się, że chodzi o Gliwice, cały zespół zagrał nie do końca tak, jakby chciał i w tym wszystkim Figo najnormalniej w świecie się nie miał jak bardziej pokazać. Natomiast zastanawiam się, co myślicie, jeżeli chodzi o ustawienie na zasadzie Makowski, Poletanowicz, Łakomy nawet. Czy taki środek zagrać na... Dzisiejszy wynik z Wisłą Płock, Lecha może być trochę mylący. Lech, wydaje mi się, nie jest tak słaby, na jaki wygląda i jak mówią wyniki. I teraz może być tak, że ten Amaral w tym środku, jeżeli wyjdą na nas galowo, a może tak być, jeżeli będą mieli już jakiś bardzo korzystny wynik w pierwszym meczu, to może być tak, że żeby nie tracić punktów w lidze, wyjdą na nas pierwszym garniturem, a drugi, czy taki mieszany garnitur, zostawią sobie na rewanż. I w tym momencie środek Lecha jest naprawdę mocny. Ten Kwekweskiri z Amaralem to jest naprawdę spore zagrożenie i teraz się zastanawiam, czy wypadkiem nie zagralibyśmy właśnie tak typowo 6 i 2 razy 8. Jak wy widzicie takie rozwiązania? No, za te straty Poletanowicza ze Śląskiem i na Legii, nie wiem, czy ma to jakiś sens, ale ja to trochę widzę, że nie było Poletanowicza z Piastem i potrafiliśmy przejąć inicjatywę na dłuższy czas niż meczu z Legią. Zobaczyłem jeszcze teraz na skład dzisiejszy Lecha, głównie na środek pola. No i wyobrażam sobie, że Poletanowicz traci w naszej połowie, tak jak w meczu ze Śląskiem, piłkę. Idzie szybka kontra i wychodzi ci do kontry Alfonso Souza, João Amaral i zabezpiecza Jesper Karlström. Śląsk tego nie wykorzystał, ale Lech dzisiaj marnował na potęgę sytuacji, być może przez trochę mentalny problem jeszcze, no a w końcu może im się udać, dlatego dla mnie Poletanowicz ma dobrze ułożoną nogę, fajnie bije te fragmenty gry, ale no nie na pierwszy skład na taki mecz. Janek, co ty byś zrobił? No jak tak wyjdziemy na szóstkę i dwie ósemki, to czy, że tak brzydko powiem, wykastrujemy się totalnie już ofensywie. Trzeba wziąć pod uwagę, że w ofensywie nie wyglądamy najlepiej, a wyglądamy nawet mizernie. I ten jeden gol to i tak jest chyba duża radość i w sumie kwestia przypadku przy tym rzucie rożnym. I czy tu też nie będzie wtedy jeszcze totalnie się nie ograniczymy ofensywie, żeby tylko nie stracić gola. A jak stracimy, no to już będzie problem. Bo wtedy co robić, jak mamy dwie ósemki i tak ofensywa też, trójka ofensywna też jest niemrawa i ograniczamy się. Stokowiec nie ma najlepszego tygodnia, bo będzie musiał chyba czarować coś w taktyce i
nie, w mentalności ofensywnych zawodników. Ja chciałbym też tylko wspomnieć o tym, co Janek wcześniej mówił, o wysokim pressingu. I tu muszę przyznać, że trenerowi się udało, bo zaraz przed meczem w tym wywiadzie co meczowym dla Kanal Plus powiedział, że chcą zagrać wysokim pressingiem i agresywnie, i to było widać. To nie były rzucane słowa na wiatr, to było widać. Także myślę, że są postępy. Nie, no są, szczególnie, że złośliwi bardzo szybko wyciągnęli też trenerowi jego słowa, że trzeba podostrzyć, że tak bym musi grać ostro i zaraz po bramce zagraliśmy tak ostro, że później graliśmy ile? 20 parę minut w 10, więc ale oczywiście to z przymrużeniem oka. Natomiast widzę, co to może inaczej, no bo możemy sobie rozmawiać pozycję po pozycji, analizować różne warianty, kto wygląda, jak wygląda i co ewentualnie może zagrać. Natomiast ja zapytam w takim razie trochę inaczej. Co o Zagłębiu wiemy po trzech kolejkach? Powiedzmy, nie wiem, dwa minusy i dwa plusy. Jeżeli znajdziecie więcej minusów i plusów, to proszę bardzo, ale powiedzmy, że po dwa na początek. Janek, ty masz zawsze analitycznie patrzysz na różne rzeczy, pewnie dużo bardziej niż ja, więc może tobie pójdzie z tym dość łatwo. No na plus, no to o dziwo obrona względem poprzedniego sezonu, no to tu wygląda to przyzwoicie. Plus, no to bramkarz. Na razie Pieszczak fajnie wygląda. Oby ciągle tak wyglądał. Łakomy w środku, no i później już gorzej. No skrzydła, nie wiem, brakuje gry 1-1. Gruzin wypada, więc zostajemy z Chodyną i Bocharem, czyli zawodnikami, którzy wystąpili ze Śląskiem. Tam gry na jeden nie było. Przede wszystkim u Bochara. Tam była chyba jedna próba dryblingu i jedna udana. Podobne statystyki miał Adamski. Czekajcie. Jeżeli skrzydła dalej nie będą zdobywać sobie przestrzeni wchodząc w grę 1-1, no to tu będzie większy minus i tu będziemy chyba mieli problem przez dłuższy czas, jeżeli Stokowiec czegoś nie wymyśli, jakiegoś innego sposobu gry. No dobra, Mateusz? Jeżeli chodzi o minusy, to patrzcie, wyleciałem z głowy. O, już pamiętam. Często podejmujemy złe decyzje, jeszcze. W meczu ze Śląskiem chociażby było dużo problemów z wyprowadzeniem piłki. Plusem obrona na pewno i łaki. I myślę, że też to, że są po tych trzech kolejkach, na razie widzę, że są znacznie słabsze drużyny od naszej w całej lidze. No i chyba to tyle. A, i minus to oczywiście jeszcze Martin Doleżal. No właśnie, bo to jest ciekawe. Powiesz coś więcej, dlaczego Martin Doleżal na minus? Bo patrząc na to, wiesz, pytam, bo patrząc na to, w jaki sposób gramy, nie jestem pewien, czy na pewno to wszystko jest jego winą, a mówiąc zupełnie szczerze, znaczy, no, nie oszukujmy się, wszyscy wiedzieliśmy i to się na wiosnę potwierdziło, że Martin Doleżal to nie jest człowiek, który będzie wracał na połowę, to nie jest gość, który będzie próbował brać na siebie rozgrywanie, kiedy zespołowi nie idzie, i to nie będzie gość, który zaczaruje nas nie wiem, wejściami gdzieś tam z drugiej linii w pole karne. Natomiast to jest gość, który jest, no, żyje
tylko i wyłącznie z podań, tylko i wyłącznie z piłek, które do niego trafiają w polu karnym. No i teraz bądźmy obiektywni, ile on takich piłek, dobra, ktoś mi wyciągnie, zmarnował setkę, okej. To prawda, natomiast nawet przykładając odpowiednią skalę, Robert Lewandowski też potrafi marnować w meczu okropnej ilości bardzo dobrych okazji, ale zespół wypracowuje mu ich tyle, że i tak ma z czego żyć. Natomiast no, w meczu z Piastem miał, jeżeli, poprawcie mnie, może się mylę, ale miał chyba tylko tą jedną sytuację, której rzeczywiście nie strzelił. Natomiast później generalnie był w zasadzie bez gry większość meczu. Jak wy to oceniacie? Bo ja mówię, no ja nie widziałem dokładnie. Źle powiedziałem, że nie chodzi o to mi, że minusem jest cały Martin Dolerza, tylko bardziej chodziło mi o tą jego skuteczność, że właśnie tak jak mówisz, jest takim zawodnikiem, taki ma profil zawodnika, że żyje z podań. Mimo wszystko od napastników będziemy oczekiwali bramek, a chociażby dzisiejsza Jagiellonia Białystok, zdecydowanie większe expected goals, zdecydowanie więcej klarownych sytuacji i przegrywają mecz z Pogonią, która się zamurowała prawie że w drugiej połowie. Chodzi o to, że w pewnym momencie, jak nie będzie tej skuteczności, a będzie powiedzmy słabsza gra, to czasami parę punktów nam może ucieknąć. Jak będzie słabsza gra, to czasami przyda się taki jeden gość, który potrafi strzelić bramkę w trudnym momencie i urwać te punkty. Nie, no pewnie, natomiast wiesz, tak między Bogiem a prawdą chyba każdy klub na świecie gościa, który w trudnym momencie potrafi strzelić bramkę i rozruszać zespół, wiesz, to w takich kategoriach ile masz do wydania, no bo no chyba, że masz jakąś konkretną osobę na myśli i nie wiem, mówisz to myśląc, okej, uważam, że nie wiem, Rafał Adamski byłby w tym momencie lepszym rozwiązaniem. Tak to odczytywać, czy generalnie po prostu to jest kwestia... Po prostu chciałbym, wiadomo, problem jest całej ligi, że każda drużyna szuka takiej skutecznej dziewiątki typu Jakub Świerczok, ale dla mnie chodzi o to, żeby trochę Martin Doleżal odczuł, że są zawodnicy tam na tej ławce, czy w tej drugiej lidze, że są zawodnicy, którzy patrzą, jak on nie trafia i myślą sobie, aha, a może mi by się udało to strzelić. Dlatego często dzisiaj wracam do tego wczorajszego meczu w rezerw, ale Szymon Kobusiński strzelił wczoraj bramkę po rajdzie sam na sam, tylko zaraz jak się zamienił ze Sławińskim pozycjami, bo Sławiński grał na dziewiątce, on znowu na skrzydle, później się zamienili i załadował bramkę wtedy na 2-2. Mam nadzieję, że Szymon usiądzie na ławce i dostanie swoje minuty z Lechem, żeby mógł pokazać, jak dla niego jest duży przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy. Nie, no właśnie, bo mówisz o tym, że żeby Martin poczuł rywalizację, ale przecież na Legię wyszedł Rafał Adamski. I teraz przyznam szczerze, u Rafała bardzo podoba mi się ta jego zaciętość i próba do bólu skuteczna, ale to podejrzewam, że wynika z przewidywania i z umiejętności przewidywania pewnych rzeczy, bo Rafał prób przechwytu w meczu z Legią, jeżeli dobrze pamiętam, miał chyba 4, z czego po jednej mieliśmy naprawdę bardzo groźną kontrę. I tak pierwszej czy po drugiej napisałem nawet na Twitterze, że to za chwilę skończy się naprawdę groźnym przejęciem przez Rafała, bo pracuje bardzo ostro. Natomiast gdzieś na końcu dnia, i to jest to, co ty powiedziałeś, gdzieś na końcu dnia napastników rozlicza się z bramek i Rafał przejmie jedną czy trzy piłki, czy nawet 5 piłek w meczu, natomiast zmarnuje jedną sytuację, to jego przejęcia o kant rozbić i tak się zastanawiam, czy Rafał, może postawię pytanie tak, czy Rafał na dzisiaj jest na tyle dobrym zawodnikiem,
żeby być w stanie udźwignąć Zagłębie Lubin w lidze. Jak myślisz? No, na razie jeszcze nie, on dopiero wchodzi, ale faktycznie pamiętam tą sytuację z Legią, jak z Rozem wygrał ten pojedynek i przy linii bocznej na połowie Legii była taka fajna kontra. No Rafał to jest zawodnik jeszcze do odkrycia, ale też Piastem bardzo fajną zmianę, bo jak była już końcówka, to wygrał główkę i później przytrzymaliśmy tą piłkę, także myślę, że będzie chciał napierać cały czas na Martina. Nie skreślam też całkowicie już do Leżala, bo wiadomo, to jest dopiero trzeci mecz. Może mi zamknąć twarz w meczu z Lechem, jak walnie dublet i no. No tak, ostatnio mamy modę na twitterowe, że tak powiem, coming outy, że ktoś komuś, najczęściej któryś piłkarz wcześniej krytykowany zamknął i kogoś wyjaśnił. Janek, a ciebie kto powinien wyjaśnić w meczu z Lechem? No zaryzykujmy, dajmy Szymona. Niech pokaże. Były już dwie próby, chociaż Rafał mi się bardziej podobał niż Doleżal, bo Doleżal, jak już jest wysoka piłka, grana do niego, to próbuje od razu zgrywać. Rafał bardziej gra ciałem i próbuje przyjąć ją, co większe może mieć większy pożytek z tego, bo zazwyczaj Doleżala piłki są zgrywane główką za plecy i tam nikogo nie ma. Są przechwytywane przez czy to bramkarza, czy obrońcę przeciwnika. A co do jego skuteczności Doleżala, no nie wszystko możemy mu zagrywać na główkę, żeby mógł strzelić. Nie? No jak ma na nodze, no to a bramkarz się rzuca na ziemię, robi, jak to tam pisali, pajacyka Laboruc. No to musisz to jakoś wykorzystać niż, nie wiem, Tuszyńskim z Jagiellonią kiedyś tak podcinką, delikatną, no, nawet nie podcinką, takim fałszem próbować uderzać. No. Biegniesz dalej, strzelasz po krótkim i jest gol. No wiesz, żeby to było takie proste, to podejrzewam, że w meczach bramek padałoby trochę więcej, tak, generalnie. Natomiast dobra, bo rozumiem, że oboje gdzieś tam skłaniacie się do tego, żeby na Lecha wyjść albo Adamskim, albo Kobusińskim, bo rozumiem, że Martin według was powinien ten jeden mecz zacząć na ławce i ewentualnie być gotowym do wejścia, jeżeli coś by wybitnie nie szło, ale zastanawiam się, czy w ogóle widzicie takie rozwiązanie, w którym w tym samym momencie gramy na dwóch napastników Doleżal Adamski, mimo tego, że są dość podobni, jeżeli wydaje wam się, że... Kobusiński z kimś, bo Szymon jest trochę szybszy od nich, jak mamy grać, załóżmy nawet Bieszczad wybija piłkę, który zgrywa głową i Kobusiński, który jest szybszy, może wyjść za plecy obrońców i powiedzmy nawet wyjść do jakiejś dogodnej sytuacji, bo raczej Adamski i Doleżal nie mają aż takiej szybkości, że jak ktoś do nich zgra, to może być problem. Nie no, trochę zmierzałem do tego, że wiesz, jak nie daj Boże jakiś farfocel i musisz w tej lidze gonić, a na przykład Lech... Kurczę, ciągle mam problem z tym Lechem, bo nie wiem czego się spodziewać, ale to pewnie pokaże nam ten ich mecz pucharowy i wtedy będziemy mądrzejsi. Natomiast ciągle mam wrażenie, że jeżeli Lech tu strzeli, to będzie to takie trochę... Mecz będzie wyglądał troszeczkę tak, jak dzisiaj wyglądał ich mecz z Płockiem, który miał 2-0 i w zasadzie kontrolował cały mecz. Skóraj zrobił to, co zrobił. Strzelił na 2-1 i nagle zaczęły się emocje. I ten Płock no,
po prostu ich walcowywali coraz bardziej do tej bramki. Natomiast czym głębiej broni zespół, tym trudniej wykorzystać zawodnika, który jest mobilny, trudniej wykorzystać jego szybkość, no a trochę łatwiej dorzucać kolejne piłki i wtedy dwóch wysokich ludzi, którzy ewentualnie mają pojęcie o tym, jak się gra w tą grę, mogłoby robić różnicę. I tak sobie pomyślałem, że w przypadku niekorzystnego wyniku to chyba byłby nawet lepszy pomysł. Natomiast, no dobra, to w takim razie zapytam wprost. To w takim razie na szpicę Kobusiński czy Adamski na Lecha? Adamski. No w sumie ja trochę się też chyba pospieszyłem z tym Kobusińskim, Adamski i z ławki Kobusiński. Ale to w zależności też od wyniku. Bo wtedy, jak będziemy na przykład przegrywać, no to już wtedy dwóch napastników wchodzi. Kobusiński i Dolezal. No dobra, a jakiego Lecha tak naprawdę się spodziewacie? Bo myślicie, że Lech tu przyjedzie pierwszym turem, czy jednak będzie się jeszcze oszczędzał? I tak i nie. Myślę, że nie znam tego islandzkiego klubu, więc myślę, że to będzie trochę mieszanka doświadczenia z młodością na czwartek, bo ja wiem, oni są po dwóch meczach, tam 0 punktów, ale presja rośnie z każdym meczem. Będzie cały czas w mediach jazda po nich, że powtarzają już z zalążki Legii z zeszłego sezonu, uciekają. Myślę, że prędzej wyjdą na nas pierwszym garniturem niż na Islandię. Nie no, jeżeli chodzi o pociski, to leciały już dzisiaj. Gdzieś tam u mnie na timeline jest paru ludzi z Poznania, łącznie z najsłynniejszym chyba Pyrlandczykiem, czyli Kewolem, który to jest chyba jeden z najbardziej kibiców i najbardziej, że tak powiem, realnie podchodzącym do sprawy i gdzieś tam jego dzisiejsze reakcje, jeżeli chodzi o Lecha i to takie totalne zwątpienie w to, co w Poznaniu się dzieje, no u niego widać jakby najbardziej. I mam takie wrażenie, że takich głosów w tygodniu zacznie pojawiać się coraz więcej. I teraz pytanie tylko, czy... Bo rozmawialiśmy o tym na ostatnim zgrupowaniu i w sumie byliśmy zgodni, że te puchary lechowe to będzie dla nas jakiś handicap. Natomiast teraz pytanie, czy w takiej sytuacji, w którym oni są pod coraz większą presją i nie daj Boże, ten wynik nie będzie jeszcze przesądzony, jeżeli chodzi o dwumecz, czy to nie będzie tak, że oni rzeczywiście tu przyjadą i tak trochę na siłę będą chcieli tupnąć nogą i pokazać, ile tam gdzieś tam potencjału w tym Poznaniu jest i że te pierwsze 3 kolejki, może w zasadzie 2, bo Lech zagrał 2, może im nie wyszły, natomiast no jeżeli będzie trzeba wcisnąć pedał gazu i zacząć rozjeżdżać tą ligę, to tam jest tyle jakości, że oni sobie spokojnie z tym poradzą. I teraz tak się zastanawiam, czy ten wynik na Islandii będzie miał dla nas znaczenie. Jak myślicie? No, zakładając, że znaczy, no nie wiem, to zależy, bo jak będzie jak z Batumi, że będzie powiedzmy 4-5 wciśnięte na tej Islandii, chociaż no to jest niby Islandia, ale mamy jakieś tam przebłyski chociażby tego, co Pogoń zagrała na Islandii. Nie no, myślę, że Lech to wygra takie 2-3-0 i w drugiej połowie może trener ściągnie, jeżeli by wyszedł pierwszym garniturem, to ściągnie tych zawodników, żeby oszczędzać, bo wiadomo, podróże daleko i w niedzielę kolejny mecz, więc tak to widzę. Wbrew pozorom, co? Trzymamy kciuki, żeby wygrali wysoko, czy raczej powinniśmy liczyć na to, że wynik będzie jakiś tam skromny bardzo i ciągle będą zagrożeni? Co będzie dla nas lepsze? Myślę, że
Piotr Stokowiec powiedział to samo w mediach. Nie możemy patrzeć na przeciwnika, musimy patrzeć na siebie. Ja naprawdę oczekuję, że w końcu wykorzystamy to, że Lech jest kompresją i bardzo wierzę, że się nam uda ich po prostu pokonać. Tak jak, jak wygrywali ostatnio Mistrzostwo Polski, ten w 2015 roku, to później nasz mecz przyjechali na początku sezonu, przegrali i pamiętam, że chyba wtedy no, zagraliśmy dobry mecz, bo wygraliśmy i mieliśmy inicjatywę. Liczę też, że będzie trochę podobnie i narzucimy swój styl gry i presja Lecha zje. Janek? No problem z tym meczem, tak naprawdę. Przed Legią podobnie myślałem, że wychodzimy na rywala, który jest, ma swoje problemy, które się w sparingach i poprzednich meczach dało zauważyć. My tych problemów nie wykorzystywaliśmy. W sumie to chyba jest jakiś już nawet syndrom Legii w naszym przypadku. I tak naprawdę ciężko. Optymistycznie aż tak nie podchodzę do tego meczu, bo tak ten mecz z Piastem to tak na 0-0 wygląda. Chciałem pisać, że przed początkiem, że to może być powtórka z wiosny, gdzie mecz był u nas i to był paździerz mecz, czyli nikt, nie, tam Piast miał jedną sytuację, co Bieszczad fajnie wybronił, ale ogólnie to też słabo wyglądali. Trochę ten mecz też tak wygląda. I czy będzie na naszą korzyść to, jak Lech wyjdzie? Na pewno. I podejrzewam, że wyjdzie tak pół na pół. Czyli Ingot, Czerwiński pewnie na prawej stronie, ktoś za Murawskiego, tak jak dzisiaj. Może zamiast Iszaka Szymczak w ataku. Tak podejrzewam, na nas tak wyjdą. No chyba, że już z Islandczykami, nie wiem, tam będzie się sypać, a wynik nie będzie jakiś korzystny, no to jeszcze większe rewolucje mogą być. I czekanie, ten łapanie kondycji na rewanż. No dobra. Panowie, bo jest was tutaj, jest tutaj kilka osób, które często zabierają i są dość aktywne na Twitter ZL, więc jeżeli macie ochotę kilka słów dorzucić do dyskusji, to zapraszam. W rogu oczywiście tylko używając aplikacji Twittera, bo niestety na komputerze jeszcze nie jest to możliwe. W lewym dolnym rogu naciśnięcie mikrofonik i damy wam głos i posłuchamy, co macie do powiedzenia, bo jakby czym nas więcej, tym ta dyskusja powinna być fajniejsza. Natomiast na koniec chciałbym zapytać, czy ja patrząc na Lecha mam z nim duży problem, bo nie jest taki słaby, jak wspomniałem wcześniej, na jaki wygląda i patrząc na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, no my też jesteśmy jeszcze dalece jakiejś przyzwoitej innej formy. I tak się zastanawiam, czy ja często lubię się odwoływać do tego hype'u transferowego, który był. Co prawda kilka osób mnie już kontrowało, mówiąc, że poza Bocharem tego hype'u w zasadzie nie było. Natomiast wydaje mi się, że taka pozytyw wróciła mimo wszystko. Że sentyment do Bochara swoje zrobił na pewno, natomiast myślę, że po tym Jachu też kilka osób sobie spodziewało się, że będzie to taki fajny dodatek do naszej obrony i że on gdzieś tam, no chociażby pamiętając go z Rakowa, bo przecież tam też wyglądał całkiem przyzwoicie, że wniesie duży spokój i tak zastanawiam się, czy ten myślałem, że zrobi to ten mecz z Piastem, bo przyznam szczerze, że gdyby tam był remis, to no, te nastroje w narodzie mogłyby być dużo niższe niż są teraz. Udało się przywieźć 3 punkty
w taki czy inny sposób. Szkoda, że straciliśmy człowieka, bo na pewno będzie go brakowało, jeżeli chodzi o ustalenia składu. Patrząc na to, w jakiej obecnie formie są inni gracze, bo ten Gaprandaszwil naprawdę wyglądał całkiem przyzwoicie. I tak się zastanawiam, czy ewentualna porażka tego hype'u tak troszeczkę i tej wiary znowu nie zdusi i znowu będziemy tak troszeczkę pragmatycznie patrzeć w stronę gdzieś tam pragmatycznego miejsca numer 8, może numer 10, żeby tylko się gdzieś tam zakręcić. Ja wiem, że jest początek ligi i spotkań jeszcze całe mnóstwo, natomiast no, jak się na tym życie uczy, że jak się na tym początku straci bardzo dużo, to potem ciężko się to odrabia i później cały czas trzeba grać z takim przeświadczeniem, że trzeba gonić, a to z reguły nie pomaga. I jak wam się wydaje, czy ten mecz z Lechem cokolwiek jeszcze będzie znaczył, czy jest na tyle wcześnie, że nawet jakaś porażka, nawet jakaś taka wyraźna porażka z Lechem, to wciąż będzie na tyle wcześnie, że będzie można spokojnie siedzieć i mówić: ok, to jest dopiero początek, buduje się drużyna, musimy czekać. No więc może zadam pytanie tak, jeżeli czekać, to do kiedy? Kiedy ewentualnie uważacie, że powinniśmy zobaczyć już nową drużynę, która już prezentuje jakiś tam konkretny zarys, konkretny schemat, konkretny pomysł na grę Piotra Stokowca? No, chciałoby się jak najszybciej. Jeżeli chodzi o Lecha i tą ewentualną porażkę, co ona zmieni, jeżeli zależy też, jak będzie wyglądał, jeżeli przegramy, tak jak mówię, że no tak konkretnie, że Lech po prostu pokaże, że jest od nas lepszy, no to raczej nie będzie takiego, przynajmniej z mojej strony, żalu, no bo wtedy powiem sobie, że po prostu Lech jest lepszy piłkarsko i to po prostu pokazał. Będzie coś takiego, że będziemy mieli niedosyt, że tam będzie porażka, powiedzmy, jedną bramką, a mieliśmy tam kilka sytuacji, no to wtedy się pewnie rozpęta dyskusja, a kiedy mamy zobaczyć już Zagłębie porządne? No, w polskiej lidze jest tak, że przez to, że mamy okienko, znaczy no wszędzie jest okienko do końca sierpnia, ale myślę, że po tym czasie, czyli wrzesień, to już jest czas na to, żeby już jak nie będziemy mogli robić wzmocnień, już mamy jakiś tam kręgosłup, jakiś tam też zmienników do składu, to już wtedy chciałbym, żeby to Zagłębie już jakoś wyglądało, a najlepiej to w zbliżających się derbach w Legnicy już, żeby te zalążki lepsze były, żeby pokazać, że Miedzianka nie ma czego szukać tu. Czyli jednak mała kibicowska napinka musi być. No dobrze, Janek? No ostatni mecz, no, mecz z Piastem, no trochę ze Stokowca zdjął taką szalę złego początku, bo jakbyśmy jeszcze przegrali z Piastem, zaraz z Lechem, to myślę, że na Miedziankę byśmy wychodzili, może nie my, tylko nawet Stokowiec. Oj, tu z bagażem na plecach. Niestety na tym etapie problemy techniczne spowodowały, że trzeci odcinek specjalistów musiał zostać zakończony. Mam nadzieję, że słyszymy się przy kolejnych zgrupowaniach. Do usłyszenia.